Cześć, Zero Miller i witaj w pierwszym odcinku Drugpacka na moim kanale. Od razu powiem, że pewnie możesz się spytać, chociaż pewnie byś się nie spytał, ponieważ to jest w miarę oczywiste, ale załóżmy, że możesz się spytać, co to jest Drugpack. I powiem na wstępie więc oficjalnie, żeby było rozpoczęcie, że Drugpack to seria z paczki modów o tej samej nazwie, czyli Drugpack. Stworzony przeze mnie, Timiego i w sumie po części przez was, ponieważ spytałem was na fanpage'u, jakie jesteście mody w tej serii i napisaliście mi, za co wam bardzo dziękuję. Oczywiście fanpage w opisie, wiecie. Dobra, już koniec tego. I wracamy więc do gry i zbierzemy najpierw, myślę, drewno. To byłby chyba dobry pomysł na początek. I powiem, że nie znam wszystkich modów z tej paczki na wstępie, ponieważ, jak mówię, nie tylko ja składałem tą paczkę, zatem nie do końca wiem, co tu mnie czeka. Postaram się udostępnić tą paczkę też, żebyście wy mogli ją pobrać, pograć, nie wiem, z znajomymi, może nagrać nawet coś z tej paczki. Zobaczymy, czy się uda. Najpierw muszę dogadać tam z twórcami modów i tak dalej. Zresztą nie wiem, jak, czy chcecie tą paczkę. Jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzu tam na dole. Jeżeli w sumie już komentujecie to, bo wiem, teraz musisz skomentować, teraz komentuj. I napisz też, co chcesz w tej serii. Znaczy, nie wiem, zbuduj domek, czy cokolwiek. Zresztą zobaczycie, co będę mieć okazję tutaj robić, ponieważ, jak mówię, modów jest wiele i na pewno będzie dużo rzeczy do zrobienia. Ogólnie najpierw zabiję to świnie, ponieważ, no sorki, świnie, po prostu jedzenie, wiesz. No priorytet, generalnie, no stój już. Stój, no dobra, nie. Uciekaj, to jest konik, konika nie będziemy zabijać, ponieważ konik chyba na nic nie da ciekawego. O, słoń. Polowanie na słonie może być, może być ciekawe. Dobra, weźmy, zbudujmy więc jakiś miecz. W ogóle mam taką czterską chamskiego moda czyzyńskiego, który mi pomoże nauczyć się craftingu tych wszystkich rzeczy z modów, bo których nie znam zwłaszcza. Więc myślę, że będzie spoko. Widzieliście tam przed chwilą, jest naprawdę wiele nowych rzeczy i będzie spoko. Więc zrobię najpierw kill off i zrobimy jakieś podstawowe narzędzia z kamienia jednak, żeby już być, wiecie, profesjonalistą i pójdziemy na tego słonia. Zobaczymy, co wyjdzie z tego słonia. Nie wiem, co może sobie nam dać. Jakąś słonią? Nie wiem, zobaczymy. Na razie zbiorę trochę kamienia, jakiś inny kamień, ale chyba mam nadzieję przynajmniej, że będzie działać jak normalny kamień. Więc zrobimy tak, zrobimy pies, myślę, od razu, żeby był pisto mięso. Kill off i miecz. Tak, to będzie chyba taki optymalny początkowy starter, czy pakiet, czy cokolwiek. Robimy teraz więc narzędziu. Jakieś, za czym to działa? Tak, działa, ok, jak normalny kamień, więc jest git. Weźmiemy to tu i ruszamy tego słonia. Zobaczymy, czy pokonamy go, bo coś się boję. Będąc dosyć duży, gdzie on był? On był gdzieś, cholera, tam, bo nie. Tam. Aż to co ze słoniem, idziemy tam. Tam może być też spoko. Tam jakiś dziwny krajobraz jest, też właśnie nowy biom chyba jakiś. Wiecie, takie krzaki fioletowe, wszystko takie inne jest niż w tym normalnym Minecraftcie i to też mi strasznie się podoba. Biket, czy on mnie atakuje? Chyba nie. Jak mnie nie atakuje, to jak go zaatakuje? Gin. Oła! W ogóle mam mało życia, jak mogliście zauważyć, sobie na pewno zauważyliście. To życie będzie się powiększało, to też zabijemy. Okej, nie było trudno. To też życie będzie się powiększało razem z grą. W sensie, jak będę grał i będę tam mieć wysoki level, to życie się powiększy, z tego co wiem. I kurczę, nic tam nie widać, więc musimy wziąć jakąś pochodnię. Chciałem mieć pochodnię w sumie, to moje marzenie. Musimy uczyć się więc do jaskini jakiejś i zbagowałeś troszeczkę. Hello. Okej. Nie, za ciemno, nic nie widać. Musimy znaleźć gdzieś węgiel na wierzchu. Albo spalimy drewo? Nie. Palenie drewna nie będzie fajnym pomysłem. Widzicie, marnotrawstwo! Teraz musimy znaleźć jakiś węgiel. To byłoby dobra rzecz. Przedtem aż się ściemni, ponieważ powoli się będzie ściemniało już zaraz, za parę minut dosłownie myślę. Nawet za minutę może już być troszkę ciemniej. Więc nie mamy dużo czasu i musimy się dosyć sprężyć z tym. Fuck! Serio, nie masz tego węgla zwykle? Jest węgiel! Widziałem, że będziesz! Czekałem na ciebie! Idziemy do węgla. Od razu upieczemy nasze mięsko oraz zrobimy pochodnie, co będzie bardzo ważną rzeczą. Więc idziemy tutaj i zbierzemy to. Tak, węgiel, idealnie. Ile tego węgla mamy? 6? Czy mi się wydaje? Tak, 6 węgla będzie, nie? 6, 5? Tylko 5, a nie, tu jest 6, dobra, 6 węgla. Idealnie zrobimy od razu pochodni. Oraz, zaraz przepalimy sobie to mięsko jedno, które mamy. W sumie mi się przydało więcej mięska, zapolujemy. Gdzie by to zapolować? Na co by zapolować? Na to zapolować? Na takiego małego króliczka. Patrzcie, jaki ma króliczek. Ajajaj, nie ruszaj się, chciałem się na kamerę. A, gin! Śmierdzielu ty. No i uciekłeś. Nie udało ci się uciec, no nie da się uciec ze mnie. No sorki, królik, nie. Naprawdę, przepraszam. Zajączku, króliczku, nie wiem, co to było. O, to jest jakiś... O, cholera, to był... Co to było? Nie przyznam się, to był chyba dzik. Nie jestem pewny, w ogóle się wspiłem na śniegu, ale nie jest daleko, więc lecimy tam!
Okej, mamy nasze rzeczy. W sumie wszystko jest, dobrze, wszystko. I znikł. Nasz oprawca. Może coś ukradł. Nie wiemy, ale się ściemnia już chyba. Tak, ściemnia się, o nie. Dobra, więc skoro się ściemnia, będziemy musieli urządzić sobie jakąś szybką, prowizoryczną bazę. I myślę, że to jest dobre miejsce na bazę. Tamta jaskinia. Zrobimy tutaj taką sobie małą dziurę. Wykopiemy właśnie. I tam przenocujemy tą noc. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie, żeby już nie budować żadnego teraz domku takiego na szybko. Zrobię domek między odcinkami. Zaplanujemy się w następnym odcinku. Jeżeli będziecie chcieli, napiszcie oczywiście już tutaj, napiszcie szybko. A teraz musimy wziąć torcza i sobie go ładnie oświetlić, ten nasz domek mały, prowizoryczny. Dobra, nice, dokładnie, o to mi chodziło. Takie coś mego... jakie to jest brzydkie, naprawdę. Nie mogę się wysilić bardziej. Okej, nie, nie, mało drewna mamy chyba. Tak, mało drewna, ale na drzwi nas stać, proszę państwa. Drzwiczki tutaj sobie tak stylowo walniemy, niesymetrycznie, ale to... nie, brzydkie jest. Naprawdę, nie, no naprawdę, taka pierwsza noc. Aj, walimy tutaj pochodnie. Wiadomo, musi być na domki pochodnie, żeby widzieć go z daleka. I nie wiem, czy wychodzić. Troszkę się boję wychodzić pierwszej nocy, bo jeszcze nic nie mamy tak naprawdę. Czy z tego zrobię piecyk? Nie, nie zrobię. No co? Nie, nie, nie. Oczywiście, że nie. Z tego może jakiegoś dziwnego cobblestone'a. Tak, z tego zrobimy piecyk. I upieczemy to mięsko jedno. I w sumie myślę, że skończymy w tym odcinku. Wiem, że troszeczkę nic się nie stało jeszcze, ale ta seria dopiero się, myślę, mam nadzieję, przynajmniej, że rozkręca. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Napiszcie, co chcecie widzieć na tym odcinku. Może już zauważycie jakieś fajne miejsce na domek, na przyszłość. Ja byłem Dealer. Jeżeli jesteście nowi, to subinicie oczywiście, zostawcie łapkę w górę i wbijcie na fanpage'a. Nie kupicie, wszystko w opisie macie, więc cześć!